14 olimpiada matematyczna Juniorów, część testowa zawodów pierwszego stopnia. Zadanie trzecie. Istnieje taka liczba rzeczywista X, że i w każdej z odpowiedzi mamy warunek, który musi być spełniony, żeby taka liczba istniała. Pamiętajcie, że mamy tylko powiedzieć, czy każde z tych stwierdzeń jest prawdziwe czy fałszywe. Jeżeli zdanie mówi, że istnieje taka liczba. To, żeby zaznaczyć, że to prawda, wystarczy, że wiemy, że istnieje. Nie musimy wskazywać, jaka to liczba. Byłoby gorzej, gdybyśmy mieli udowodnić, że taka liczba nie istnieje. Odpowiedź: a możemy rozwiązać to równanie w tradycyjny sposób. Mnożymy wyrażenia w nawiasach, otrzymujemy x równe -1. Podstawiając do wyjściowego równania x równe minus -1, widzimy, że rzeczywiście liczba ta spełnia dane równanie. Czyli taka liczba istnieje. Możemy zaznaczyć t. Te. Można też zauważyć, że po obu stronach równania, w obydwu iloczynach, mamy ten sam czynnik, x plus 1. Jeśli więc dobierzemy x w taki sposób, by ten czynnik był równy 0, to równanie będzie spełnione. 0 równa się 0. Wystarczy zatem przyjąć x równe minus -1. Teraz przestroga. Gdyby przyszło Wam do głowy, żeby upraszczając to równanie podzielić obydwie strony przez x 1, to otrzymacie wtedy równanie x równe x 2, które nie ma rozwiązań. Stąd wyciągniecie wtedy błędny wniosek, że wyjściowe równanie także nie ma rozwiązań. Dlaczego tak się stało? Pamiętajcie, że dzieląc obustronnie równanie musimy wiedzieć, że liczba, przez którą dzielimy, w naszym przypadku x plus 1 jest różna od zera. Wobec tego, dzieląc obydwie strony równania przez x plus 1 musimy założyć, że x jest różne od minus 1. Takiego założenia nie było jednak w treści zadania. Jeżeli więc po dwóch stronach równania mamy iloczyny i występuje w nich ten sam czynnik, to wystarczy, że jest on równy 0 i równanie jest spełnione. Odpowiedź b. Tradycyjny sposób rozwiązania daje wynik x równe minus 3 drugie. Odpowiedź c. Znowu zanosi się na pułapkę. Gdybyśmy lekkomyślnie usunęli kwadraty, otrzymalibyśmy równanie x równe x plus 1, które nie ma rozwiązań. Co znów doprowadziłoby nas do błędnej odpowiedzi. Pamiętajcie, że istnieją dwie liczby, które przy podnoszeniu do kwadratu dadzą ten sam wynik x kwadrat. Jest to nie tylko x, lecz także minus x. Jeżeli zatem kwadraty dwóch liczb są równe, to liczby te są równe lub przeciwne, czyli x równe jest x plus 1 sprzeczność, czyli liczba rzeczywista x nie istnieje lub x równe jest minus x minus 1, czyli x równe jest minus 1 druga, czyli 3 razy tak. Zadanie czwarte. Wszystkie boki pięciokąta wypukłego ABCDE są równej długości. Wynika z tego, że a. Wszystkie przekątne pięciokąta ABCDE są równej długości. B, proste AB i CE są równoległe, c, pięciokąt ABCDE jest foremny. Jak zwykle w zadaniu dotyczącym geometrii możemy zacząć od narysowania tego, o czym mówi treść zadania. Pięciokąt wypukły ABCDE, taki, że wszystkie jego boki są równej długości. Kiedy rysujemy przypadek omówiony w treści zadania, musimy uważać, żeby nie trafić w szczególny przypadek. W tym zadaniu nie możemy narysować dowolnego pięciokąta, na przykład nie możemy takiego, bo nie jest wypukły i może taki rysunek zasugerować nam błędne rozwiązania, nie może być też taki, bo taki pięciokąt nie ma wszystkich boków równej długości. Ale nie należy też przesadzać w drugą stronę. To znaczy, jeżeli do rozmyślań nad tym zadaniem narysujemy pięciokąt foremny, to spełnia on wszystkie podpunkty A, B oraz C, ale jest tylko bardzo szczególnym przypadkiem pięciokąta wypukłego o wszystkich bokach równej długości. Pamiętajmy, że pięciokąt foremny to taki, który oprócz wszystkich boków równej długości ma także wszystkie kąty jednakowej miary. Jak się zaraz przekonamy, istnieją pięciokąty, które mają wszystkie boki równej długości i które nie są foremne, a więc mają wszystkie boki równe, lecz nie wszystkie kąty równej miary. Oto przykład. Niech ABDE będzie kwadratem BCD trójkątem równobocznym zbudowanym na zewnątrz tego kwadratu. Wówczas wszystkie boki pięciokąta wypukłego ABCDE są równej długości i widać to wyraźnie na rysunku. Widać także, że nie jest to pięciokąt foremny. Punkt A. Wszystkie przekątne równej długości. AD jest większe niż BD, gdyż w trójkącie prostokątnym ABD przeciwprostokątna jest dłuższa od przyprostokątnej Czyli A nie jest prawdą. Punkt B. Proste AB i CE są równoległe. Na naszym pomocniczym rysunku proste AB i DE są równoległe, bo są to przeciwległe boki kwadratu, a proste DE i CE nie są równoległe, bo są to boki trójkąta, a żadne dwa boki trójkąta nie są równoległe. Wobec tego proste AB i CE również nie są równoległe. Punkt C. Chyba nie muszę już Was przekonywać, że pięciokąt ABCDE nie jest foremny. Widzimy na tym przykładzie wyraźnie, że równość długości boków nie jest wystarczającym warunkiem gwarantującym, że pięciokąt jest foremny. Na rysunku widać, że nie wszystkie kąty wewnętrzne pięciokąta ABCDE mają równe miary. Na przykład kąt EAB to kąt o mierze 90 stopni, bo jest kątem wewnętrznym kwadratu. A kąt BCD ma miarę 60 stopni, bo jest to kąt wewnętrzny trójkąta równobocznego. Kąty te nie są równe, wobec czego nie jest to pięciokąt foremny. To tyle na temat zadań trzeciego i czwartego. Zapraszam do oglądania następnych filmów z kolejnymi zadaniami części testowej zawodów pierwszego stopnia 14 Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiadę dofinansowuje Fundacja M. Banku.